Tak, jestem, wróciłem i co? Nowy Process League Manager 2015 wyszedł kiedy? 3 miesiące temu. Dzisiaj mamy październik. I tak, w końcu jestem po 3 miesiącach od wyjścia nowej gry. Tym razem zagramy sobie od razu, nie ma co się patrzeć. Lufie Lombardia, która wystartuje w tą niedzielę. Zobaczymy, kiedy wstawię ten odcinek. I co? Ja no, pojedziemy quick stepem, bo musimy zobaczyć, jakie statystyki ma nasz Michał Kwiatkowski. Wszystko powyżej 70, także jest, ogólnie jest spoko, dobry kolarz, niestety no. Nie obronił koszulki lidera, boże, nie lidera. Nie obronił koszulki mistrza świata z Ponferrady, no ale nie narzekajmy, wygrana wam Amstel Gold Race. To i tak jest dużo. No co mu tutaj mamy? Płaskie 74, góry mu znacznie obniżyli. Chyba w 2.14. W PCM-ie 2.14 miał 80 gór. Jazdę na czas ma wysoką, tak samo jak prolog tu powinien być. Także wszystko ogólnie ma powyżej 70, średnie 79, typ zawodnika puncher. Także jest spoko. Tutaj kogo by wybrać? O, Kwiatkowski jest faworytem. Jakoś bardziej górala, ewentualnie Panchera. O Jezu, jak ja dawno tego nie komentowałem. Aż człowiek się odzwyczaił. Dobra, no to co? Faworytów mamy Valverde, Gilberta Geransa, Kwiatkowskiego, Daniela Martina, który w tamtym roku wygrał Lombardię, Rui Costę. I tyle, no to co, nie ma co przedłużać, będziemy się widzieć standardowo gdzieś w trakcie wyścigu, także wracam za chwilę, standardowo. I tak oto zaczyna się jeden z najdłuższy podjazd, Paso di Ganda. To jest jedna z nowości w PCM-ie 15, tak, że tutaj mamy wyświetlany po prostu profil góry, którą aktualnie pokonujemy. Dobra, teraz trzeba zwolnić. No, także to jest w miarę fajne. Ja słyszałem, że chyba to kiedyś było. I no, tego nie... Po prostu wrócili do tego, nie. Nie grałem za bardzo w PCM-y. Mój pierwszy to była 2.7. Dopiero potem miałem przerwę aż do 2.12, o ile się nie mylę. No, także co, nasza grupa na czele, tutaj na przedzie zostawiłem, żeby do ucieczki dojechał Trenti, może tam któremuś z naszych pomoże po prostu. No, aktualnie się nic nie dzieje. Kwiatkowski jeszcze w koszulce lidera fajnie wygląda. No niestety nie obronił, bo teraz mają Sagan, ale w sumie ta... Niedaleko odjeżdża ta koszulka mistrza świata, Boże, co ja mówię, lidera. Koszulka mistrza świata jedzie tylko na Słowację, to może za rok może wrócić z powrotem do nas. Tutaj Rui Costa też będzie walczył, kogo tutaj mieliśmy? Bodnara. Bodnar 8 chyba, albo 9 miejsce w mistrzostwach świata. W jeździe indywidualnej na czas. Razem z Domagalskim, no to nieźle pojechali. Dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce to no, dobry rezultat. No i co, też właśnie powrócili tutaj do tych pomarańczowych pimpków, których nie było w 2.14, co mnie denerwowało. Po prostu nie wiedziałem, który kolarz atakuje, który nie atakuje. Czy atakował jakiś taki ważny czy nieważny, Boże, no faworyt czy nie faworyt. To mnie strasznie denerwowało. No i teraz przynajmniej widzę, czy atakuje jeden z faworytów, czy na przykład gdzieś tam, nie wiem, Contador gdzieś nie szarżuje albo coś. No i co, poza tym żadnych nowości się praktycznie nie zmieniło. Poza tym, że można kierować po prostu trajektorią jazdy zawodnika. Widać, to bardzo będzie przydatne w sprincie. Ale aktualnie... Co jest? Aktualnie się nam to w ogóle nie przydaje, ponieważ...
nie jedzie, nie jest to płaski etap. Tutaj czujnie z przodu jesteśmy, który jeszcze trzyma się, jeszcze Seri, nie wiem jak on ma na imię. No i co, no będziemy próbować atakować, nie wiem właśnie jak tutaj się zachowują poszczególni kolarze. Wiem tylko jedno, że strasznie szybko, czekajcie, kurde, Kwiatkowski ma minus 3 formy dnia, no to do dupy. Uran ma, o Alaphilippe, o kurde. No to Alaphilippe będzie musiał próbować to wygrać. Podczas sprintu, sprintu wysokiego wysiłku, szybko ucieka po prostu ten żółty pasek. Jak ten żółty pasek się skończy, ten czerwony po prostu ucieka w kilka sekund. Także jeśli jeden albo drugi się skończy, ten drugi już po prostu 5 minut, kilka sekund i go nie ma. Dobra, przyspieszymy trochę, bo mamy zjazdy. I kolejny podjazd. Nie wiem, kiedy będę atakował. Może tutaj, zobaczę, może na tym podjeździe. Zobaczę, jak się będą trzymać nasi. Kwiatkowski tutaj. Szkoda, że ma formę dnia minus 3, bo starałbym się nim walczyć. Dobra, ten już trend został wchłonięty przez peleton. Lambert, jak dojedziesz, to spróbuj dojechać do Urana. Zobaczymy, skończy mu się pasek. Powinien mu się zaraz skończyć. To zobaczycie, czerwony po prostu zniknie w sekundę. Nic, ucieczka też w sumie skasowana. Teraz będą szły ataki. Tutaj liczę na Alaphilippe'a. No i może też Uran coś działa, swoje zwojuje. Może Lambert jeszcze dojedzie. No nie, Lampard. Widzicie, od razu czerwony spieprza ile. Jak leci? No i co, tutaj pracują dla Valverde z Movistaru. Gdzie on tutaj się kryje? Dobra, jest za nami. Znaczy za nami, między nami. Tutaj też BMC dla Gilberta będzie jechać. Tutaj dla Gransa będzie Orica. I co, no pasuje się już zacząć przebijać. Mam tutaj trzech dobrych, także no pierwsza piątka musi jeden z naszych zawodników być w pierwszej piątce. No i tutaj taka lekka góra. Szkoda tylko, że PCM jest wydawany w lipcu, bo to jeden z gorszych terminów, bo teraz aktualnie mamy październik. I no, po prostu są transfery i wszyscy zawodnicy przechodzą do innych klubów teraz, jak wiecie, Kwiatkowski i Gołaś przechodzą do Teamu Sky. Także tak więc wiecie, kto też atakuje, zeszłoroczny zwycięzca Martin, także pasuje zwiększyć tempo. Na pewno nie oddamy tak łatwo, żeby nam nie odjechali. Tutaj port, wszyscy faworyci czyhają. Daniel Martin będzie próbował coś zdziałać. Trentin też już odpadł, także no Uran chyba cię wykorzystam. Chyba, że teraz atakować. Kurde, no. Kim? Uranem? Jedzie Gerans, to dobra, no to nie. Gerans. Uran. Próbujemy. Nie, jednak nie. Dobra. No to kurde, ma człowieku, zastanów się. Na zjeździe będzie próbował odjechać. Zjazdy ma. O, dobre ma zjazdy. Ale Kwiatkowski ma jeszcze lepsze. Kwiatkowski 81 zjazdów, to w sumie i tak został. Ale co, no będziemy próbować się jakoś trzymać z przodu. Tutaj już Gerans próbuje nam odjechać, to przyspieszymy lekko. Kwiatkowski. Trochę mi się ścina, ale dzięki Bogu, że mogę chociaż nagrywać. No dobra, atakujemy. Że mogę nagrywać, że się tak zbytnio wymagania nie zmieniły. I ta gra i mi idzie po prostu na komputerze. Ulisy też, nie, będzie nas gonił, ale... No
Kurde, oni powinni spokojnie odjechać od nich 14 sekund, jeśli nie odpuści. Gdzie jest Kratek? Dobra. Kratek się trzyma. Próbujemy jeszcze 19 km jakby tu, chociaż nie czekajcie, Ala Filipa, nie, Uran. Kurde, jakbym Urana puścił na samego na czasówkę, bo dobrą na czasówkę, to mogłoby się coś działać, ale tu Ulisy zaraz go zgasi. Gdzie jest Kwiatek? No widzicie, żółty pasek zniknął, on już po prostu wysiada. Dobra, to Kwiatek, teraz czas na ciebie, Krojciger. Nie ma Majki, może Majka będzie. Chociaż czekajcie, tak Kwiatek się rozpędził. No, od razu Amador za nim i 30 innych osób. Dobra, nie odpuszczą, to spoko wsiadać. Czekajcie, to o, w ten sposób. Zobaczymy, czy coś zdziałamy. Tutaj już Ventoso. Uran też dojechał. Wszyscy jadą pod Alaphilippa. Chyba się co? Pieprzyć, pasuje na tej górze, przed tą górą nawet zaatakować, bo jak na tej górze zaatakuje ktokolwiek, to już po prostu wysiadamy, tym bardziej jeśli Valverde się utrzyma. Gdzie jest Valverde? Gerams. Valverde ma 80 przyspieszenia, ale Alaphilippe też. To w sumie. Dobra. Kwiatek, nie zostawaj tak w tyle. Uran już sobie na spokojnie zostań. My tutaj będziemy. O, jest Valverde, 79 przyspieszenia. W sumie Alaphilippe ma 72 sprint, jest trochę lepszy. Ale też nie wolno odpuścić Geransa. Dobra, 7 km, no to na tej górze trzeba będzie jednak podpiździć trochę. Ej, no nie dość, że im się tak, chłopie. Gerans to już im odjechał nieźle, na tą górę sam wjedzie. Ale ja spokojnie za Martinem, kulturalnie. Petkowski już osłabł, ale wąsko tu jest, ja cię kręcę. Dobra, w sumie mamy bardzo dobrą pozycję. Jeśli się ładnie utrzymamy, nie ma sensu atakować chyba, co? Nie wiem, nie będę atakował, polskie drogi. Port, wróci port, to teraz odjedzie na my. Chociaż nie, atakują razem z Geransem, no. 3 km niecałe do mety, tutaj Martin powinien coś zrobić, nie? W sumie ma na imię Martin. Może nie ten, ale ten drugi, także powinien ich dogonić, ale no chyba już nam odjechał. O Jezu. Może trzecie miejsce. Dobra, ty masz 80 przyspieszenia, powinieneś ich zostawić na Alaphilippe. Tamtych już nie dogonimy, mam kilometr do mety. Nie ma tutaj kogoś, liderów? Nie ma. Mikel Landa tylko. A tutaj Alaphilippe trzecie miejsce. Wygrywa Simon Gerrans. Drugi będzie Richie Port. My na trzecim miejscu? Tak, na trzecim miejscu. Także jest ok, trzecie miejsce. Kwiatek też chyba w pierwszej 20 się zameldował. Uran został. No i tak oto skończyliśmy pierwszy nasz odcinek z gry Pro Cycling Manager 2015 na trzecim miejscu wyścigu IL Lombardia. Może nie jest jakiś taki, wiecie. Komentowanie aktualnie po takiej przerwie nie jest w miarę ciekawe. Ogólnie pewnie też do dupy komentowałem, ale w sumie ode mnie niczego lepszego nie wyciągniecie. No i co? Tutaj też sprawdźcie, jak fajną mają czapkę, nie? Jak tam Lampre Merlita. Nie widziałem Etixu, nie zauważyłem. W ogóle jakie straty mieliśmy? Gerans zgarnia wygraną. W sumie na zero wszystkim wyszło. O, dużej ilości kolarzy na zero. Miał Kwiatkowski 24. A wy oceniajcie, jak tam moje komentowanie po prawie roku przerwy. I co? Piszcie w komentarzach, czy może chcielibyście jakiś wyścig zobaczyć, bo teraz nie ma sensu kariery nagrywać, bo to jest bardzo czasochłonne, a czasu aktualnie nie mam. Może jakieś, nie wiem, klasyki albo pojedyncze etapy. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć, a ja może jak będę miał czas, to wam dla was to nagram. A póki co, no, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało.
i do następnego odcinka. Na razie, cześć.